Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, mam znowu w marcu 2021, kiedy to na Warszawę Główną po wielu latach ponownie wjechał pociąg pasażerski. Działo się to tak, jak tutaj właśnie widzicie na zdjęciach, po oczywiście dużych opóźnieniach. Pierwszy pociąg na ponownie otwartej w Warszawie Głównej dojechał tutaj 14 marca 2021 roku. Był to oczywiście pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który tu właśnie widzicie w specjalnym malowaniu. Także tak to wygląda. Oczywiście sama stacja poprzednia została otwarta wiele lat wcześniej, a mianowicie 2 lipca 1945 roku i już wtedy powstała jako stacja tymczasowa. Ale my dzisiaj mówimy o kładce, do której właśnie tutaj widzicie schody do nieba. Schody do nieba, które w tym miejscu się zaczynały, jak i również stałe słupy jeszcze w marcu, jak tutaj możecie zobaczyć na zdjęciach, już były wtedy podstawą do samej kładki. Kładka miała powstać jednocześnie na początku z samą stacją, jednakże było dużo opóźnień w związku z stacją muzeum, która tutaj się znajduje obok, dzięki czemu kładka została otwarta rok później. To dużo, to jest naprawdę dużo. Ale już tutaj mam zdjęcia z kwietnia 2021, miesiąc później, ale niestety miałem innych i kładka zaczęła już swoją podróż w kierunku stacji krańcowej, że tak to powiem, przy Alejach Jerozolimskich. Tam na tym odcinku miała istnieć cała kładka, zresztą już teraz istnieje i w dosyć specyficzny sposób była tutaj realizowana jego budowa, ponieważ całkowicie została nasunięta na wszystkich słupach nad działającą linią średnicową. No to było dosyć ciekawe, na pewno trzeba przyznać. Tu macie właśnie ten element konstrukcji kładki i ona była powoli tutaj składana, trochę przesunięta i dalej nasuwana. Wtedy też był wyścig, która kładka zostanie szybciej nasunięta nad Warszawą Zachodnią czy nad Warszawą Główną. No, warto wspomnieć, że na zachodnią po pierwsze była wcześniej nasunięta i wcześniej oddana do użytku, ale jednak nie w całości. Cały czas tamta kładka nie jest w całości oddana do użytku, a ta już tak. Chociaż bardzo długo im to szło. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten obiekt jest nad budynkami starej stacji pocztowej Warszawy Głównej, gdzie aktualnie urzęduje nocny market. Nocny market no, pojawił się pierwszy raz w 2016 roku i co jakiś czas się pojawia w sezonie, zazwyczaj letnim. Miałem okazję go widzieć, nie miałem okazji jeszcze być w środku, chociaż na samej stacji pocztowej już miałem okazję być. Tak to wygląda, jak widzicie, zdjęcia z kwietnia. Tutaj jest całe miejsce, skąd właśnie silnikami była przesuwana w kierunku docelowym. Macie tutaj też obciążenie niespecjalne. No i to jest właśnie ten element stacji pocztowej, na której podczas budowy oczywiście powstał specjalna jedna podpora tymczasowa, jak i również docelowy słup, już tutaj bezpośrednio przy stacji muzeum. Stacja muzeum też została trochę przesunięta, jeszcze wcześniej Muzeum Kolejnictwa, w związku z tym, jak tutaj to wyglądało, jeżeli chodzi o układ celowy i nową stację Warszawa Główną i starą stację Warszawa Główną. Dlatego to się to połączyło. No i oczywiście widzicie schody do nieba, o których powiedziałem. Tak samo jak wind tutaj również nie ma. Windy też dużo później powstały na peronach. Także pomimo tego, że stacja była otwarta już do użytku, pociągi przyjeżdżały, pasażerów z morza zbyt dużo nie było po otwarciu. Zresztą do dzisiaj to się utrzymuje. Dużo osób stąd nie chce odjeżdżać pociągami. No to jednak kładka powoli się nasuwała. To już zdjęcia z maja. Zwróćcie uwagę, że już jest nad peronami. Zdjęcia są skokowe i tak z różnych perspektyw, bo niestety nie miałem jednego ujęcia, z których zawsze robiłem zdjęcia. Co nie zmienia faktu, że już tutaj widzicie, że w maju była bezpośrednio nad stacją muzeum, nad peronami i przybliżała się już bezpośrednio do linii średnicowej. Ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie sam szkielet. To wszystko tutaj było jeszcze na razie powoli składane. No i też widzicie, że te elementy krańcowe są specjalnie wzmocnione, tak jak tu widzicie tymi białymi belkami po bokach, po to, aby sam element tutaj wisi w powietrzu, zbyt bardzo się nie dyndał, no i oczywiście nie poleciał. Więc to jest tutaj części techniczne. No i przy okazji zdjęcia z dna składki. Dwa razy coś takiego zrobiłem. Jedno zdjęcie tylko takie wam pokażę. Całkiem ładnie to wygląda i tutaj widzicie bez podłogi, bez dachu, bez niczego jeszcze. Sama sucha, jak to mówię,
kładka. No i mamy już zdjęcia bezpośrednio z maja, też z maja, też w maju dotarła już kładka do stacji krańcowej, właśnie przelejek Jezolińskich. Schody tutaj były wcześniej, jak zwróciliście może też uwagę, schodów nie było jeszcze na żadnych zdjęciach przy ulicy Kolejowej. One powstały dużo później, no bo po prostu w związku z nasuwaniem kładki nie było to możliwe do zrealizowania wcześniej. Dlatego też trochę to właśnie w ten sposób trwało. Może same ciekawostki jeszcze a propos tego, kiedy była pierwotna data otwarcia. Pierwotnie miało to nastąpić z tego, co zrozumiałem, jesienią 2019 roku, jednakże dopiero w 2020 roku rozpoczęły się prace przez firmę Trakcja. Także no, dużo później. Dużo później, chociaż sama realizacja całkiem im sprawnie przeszła. Jak już faktycznie zaczęli budować, to już nie było tak źle. No i tutaj widzicie, już są zdjęcia z sierpnia, pojawiła się podłoga na kładce. To już tak ładnie nie wyglądało. Sam ten szkielet jakoś tak bardziej mi się podobał. No i oczywiście to powoli tutaj trwały prace, żeby wzmocnić całą konstrukcję, bo dzięki podłodze, jak i również, no dach to może niekoniecznie, ale podłoga tutaj wzmacnia samą konstrukcję, jeżeli chodzi o to, że bardziej też przywita do ziemi. Do słupów, no i możecie zwrócić uwagę, że powoli były wykańczane też te słupy, żeby kładka się już nie przesuwała, jak i również ta tymczasowa podpora, która się znajdowała w stacji pocztowej, znikała w tymże czasie mniej więcej. Tak to wyglądało i zaczynały się konstrukcje przy schodach przy ulicy Kolejowej, które mamy właśnie tutaj w tym miejscu. Mamy stację kolejową Warszawa Główna, no i pojawiające się rusztowanie pod właśnie nowe schody, które są strasznie szerokie. Nie do końca wiemy czemu, jaki wielki potok tutaj będzie zrealizowany w przyszłości, no ale tak faktycznie to wygląda. Możecie w tym miejscu zauważyć. Oczywiście trzeba pamiętać, że ta stacja już pierwotnie powstała jako stacja tymczasowa. Teraz nie mówi się o tym, jako to jest stacja tymczasowa, ale jednakże, bądźmy szczerzy, największy tutaj ruch będzie wtedy, kiedy będzie zamknięta linia średnicowa. Na jakieś parę lat będzie zamknięta najprawdopodobniej całkowicie linia średnicowa w związku z całą przebudową tejże linii. I wtedy większość pociągów stąd będzie odjeżdżać i z Warszawy Gdańskiej. Ze wschodniej również, ale jeżeli chodzi o tę stronę zachodnią, to właśnie to będą dwie główne stacje, przesiadkowe i granicowe. Stacja Warszawa Główna jest tylko i wyłącznie stacją granicową i nie ukrywajmy, no wtedy będzie tutaj obciążenie, dlatego ja w części nazywam tę stację jako Warszawę Główną tymczasową. No bo to jednak jest najważniejsze. Mamy grudzień. Jak widzicie, zaczynały ją się już trwają prace. Mamy dach i przy wykańczaniu i małej architektury już bezpośrednio w środku. Dlatego jest to wszystko też pozamykane, no bo to już jest grudzień, ale polski grudzień, więc jak widzicie, śniegu nie ma. Po prostu nie ma liści. W ten sposób najprościej to zauważyć. Też zaczynają się już pojawiać zadaszenia bezpośrednio nad zejściami z kładki, czyli schodami, na perony w tymże miejscu. No i ten dach jest już na całej długości. No mi osobiście się aż tak bardzo nie podoba, przez to, że kładka jest w różnych wysokości, a dach na tej samej płaskiej. No ale wiem, tak musiało to wyjść. Jest to lepiej, jeżeli chodzi o funkcjonalność, no ale tak czysto wizualnie dla mnie to nie jest to samo. No i tutaj mamy oczywiście nocny market, który jest, no nie działa. W tym roku działał, z tego co kojarzę. Nie wiem, czy teraz jeszcze. I też zwróćcie uwagę, że w tym miejscu pojawiło się drątko. Drątko było dużo później oddane do użytku niż sama nawet kładka. No i zady schodników wszystkich, które tutaj się znajdowały. No i windy. Więc nie było, pojawiły się już dopiero otwory pod przyszłe właśnie konstrukcje całego szkieletu do wind, także to się tutaj rozpoczynało. Tak samo od tej strony też wind nie mamy jeszcze w grudniu, ale znak na przykład na rondzie już jest. Znaczy, ja mówię na to rondo, to nie jest rondo, nie wiadomo co to jest taka po prostu zawrotka dla pojazdów, kiss and ride, no do woli właściwie, możecie to nazywać jak chcecie. Także tak to wyglądało w grudniu 2021, przenosimy się już powoli do 2022 roku, kiedy to w marcu pojawiły się windy i właściwie większość prac już zakończyła się. Mamy kamerę, taką na środku się nam tu pojawia. Jest oczywiście wykończona w miarę już tej stacji, nie ma jeszcze tych tablic, z tego co widziałem w środku. Jest oczywiście całkowicie zadaszona, schody również są zadaszone, no bo jednak to jest dosyć duży przeskok. Marzec, a grudzień to 3 miesiące już poszły przecież. Mamy już tablice elektroniczne tutaj na tym wejściu. Na samą kładkę nie wejdziemy, chociaż chodniki do kładki już są w teorii dostępne. W teorii. No i trwają prace przy wykańczaniu, malowaniu, ostatnie szlify, monitory, wyświetlacze, wszystko popodpinać, żeby chociaż na dniu otwartym, na otwarciu wszystko działało. Nie było wielkiego otwarcia, od razu z góry mówię, po prostu otworzyli.
po cichu właściwie, chociaż były już wpadki w ostatnim czasie i chodzi mi tu głównie o windy, zaraz o nich też powiem, jak już dojdziemy do zdjęć najnowszych, jakie mam. No i te windy, o których właśnie mówiłem, na patronach się już pojawiły właśnie na tej przestrzeni 3 miesięcy. W marcu już sam szkielet był, tak samo jak i również winda jest już w środku, czyli dźwig jest zamontowany, ale jeszcze pewnie jakieś ostatnie prace tam serwisowe trwały i na pewno nie było drzwi, bo pamiętam, że z drzwiami był problem, bo przez to było trochę opóźnione jeszcze otwarcie ostatecznie. Także tak to widzicie, sama kładka ma 194 metry długości, przejście nią no to trochę zajmuje, to nie z 5-7 minut, tak mniej więcej, ale na pewno jest wielką zmianą, jeżeli chodzi o osoby mieszkające przy ulicy Kolejowej w tymże rejonie, gdzie jest zejście, bo dzięki tej kładce mają bardzo dobre, szybkie dojście, pomijając Warszawę Główną, to jest akurat mniej ważne, to jest bardzo dobre dojście dalej z Zielińskich, gdzie niedaleko jest przystanek autobusowy, mogą w bardzo dobry sposób dotrzeć tam i szybki. Tak, to jest chyba jedna z ważniejszych zalet, jeżeli chodzi o samą kładkę. Dla rowerzystów nie ma znaczenia, bo jest szeroka, ale nie ma wjazdów rowerowych, a windami tutaj się raczej nie chce funkcjonować. Tym bardziej, że windy działają jak działają. Ja już podczas dnia otwartego, znaczy tam w pierwszym tygodniu użytkowania miałem okazję, że jedna winda nie działała. Także no, windy standardowo muszą działać jak zawsze. Zejście z drugiej strony, jak widzicie, całkowicie zadoszone, całkowicie gotowe, tylko ogrodzone, żeby nie wchodzić na teren kładki. No i oczywiście te rondko, latarnie też trochę to dziwne, taki betonowy wielki słup i na końcu mała końcówka z LEDami, no niech będzie. No i stąd oczywiście dojazd do części technicznej. Mamy już zdjęcie najnowsze, jakie mamy, czyli lipiec 2022. Otwarcie wtedy również było, a mianowicie kładka została otwarta mniej więcej w lipcu 2022. No i tu możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jest już zielono, trzeba to przyznać, parę miesięcy też minęło. No i co mogę powiedzieć wam o kładce, już jak została otwarta? Ludzie korzystają z niej, na pewno. Jest najprawdopodobniej więcej osób korzystających z tej kładki niż na Warszawie Głównej, do tej kładki tutaj prowadzi do Arkadii. Tam widziałem mało bardzo osób, jak o tamtej kładce nagrywałem film. Natomiast tutaj trochę tych osób się przemieszcza. Głównie domyślam się, że to są mieszkańcy właśnie ulicy Kolejowej i tychże rejonów. Jeżeli chodzi o samych pasażerów, raczej niekoniecznie, bo przystanek autobusowy przy Alejach Jerozolimskich jest owszem dobrym dojściem do samej stacji, jednakże trzeba pamiętać, że pociągi stąd i tak zawsze podjeżdżają na sam początek stacji, czyli bliżej ulicy Towarowej. Więc nawet jeżeli dojedziemy tutaj pociągiem, no to i tak do samej kładki musimy dużo przejść. Tak samo, bo perony są bardzo długie. Tak samo, jeżeli byśmy chcieli wejść na ulicę Towarową, to też dosyć długie jest przejście, ponieważ tam jest jeszcze miejsce do manewrowania lokomotyw, jak i same zakończenie torów. Także tutaj, no, dobrze, że to są dwa wyjścia. Może powiem to w ten sposób, żeby nie było, że krytykuję powstanie kładki. Ona tutaj naprawdę powstała, jest bardzo potrzebna. I powinno tak być zawsze, że na stację, na dany peron są co najmniej dwa wejścia, a nie tak jak na przykład mamy na Żeraniu w Warszawie, że jest tylko jedno wyjście i do parku jeździć trzeba i chodzić ładnie na okrągło. Także to na pewno jest na plus. No tylko po prostu dużego ruchu nie będzie, bo sama Warszawa Główna nie ma dużego ruchu, no i kładka też zmieniła swoje funkcjonalności na przestrzeni czasu. To jest ostatni film, jaki możecie zobaczyć w najbliższym czasie z tej stacji, ponieważ sama budowa kładki się zakończyła. Te rondko mniej więcej się już zakończyło, tam ta trakcja jeszcze robiła ostatnie elementy. I najbliższe prace przy Warszawie Głównej to już jest ta stacja podziemna, która będzie budowana. No i sam remont dworca, bo pamiętajcie, na Warszawie Głównej cały czas nie ma hali dworcowej. Biletomaty są od niedawna, ławki też są od niedawna, śmietniki też się pojawiły jakiś czas temu. I to wtedy, o, macie zdjęcia, nocny market na dole się znajdował, jak widzicie. No i tu już są zdjęcia, jak monocyklem jechałem bezpośrednio na kładce, więc możecie zauważyć, jak wygląda w środku już po oddaniu. Są barierki, jest daszek, nie miałem okazji korzystać z deszczu, czy się jak pada deszcz, a będę musiał w sumie spróbować zobaczyć, czy nie pada od boków. No i są wyświetlacze, monitory są bezpośrednio z odjazdami pociągów na górze, co jest na plus. Na minus jest to, że są mało czytelne, no, ale jednak trzeba przyznać, że rzadko na jakiej kładce się pojawią tego typu wyświetlacze. Jest oczywiście pełne oznakowanie perony, gdzie trzeba się kierować, gdzie jest Aleje Jerozolimskie i tak dalej, więc oczywiście wszystko na plus. Ale tak jak powiedziałem, kolejne prace to będzie remont i przebudowa na bardziej nowoczesny dworzec, połączony z budową najprawdopodobniej tych
peronów na poziomie minus 1 czy minus 2 w kierunku Warszawy Wileńskiej, ale o tym wszystkim to wiecie, to jest takie dosyć dużo spekulacji, bo projektów nie ma, zatwierdzonych decyzji nie ma, wiemy mniej więcej jak to jest planowane od poprzednich decyzji i wiemy też na pewno, że aktualnie powstaje koncepcja całego węzła kolejowego i nowe linie średnicowe w Warszawie i dopóki to nie powstanie, to ja nie chciałbym tutaj spekulować, co może powstać, chociaż nie będę ukrywać, że taka nowa linia średnicowa łącząca właśnie Wileński z Warszawą Główną i stacjami po drodze byłaby czymś nowym i czymś potrzebnym, bo linia średnicowa w Warszawie jest bardzo przeciążona i nawet po przebudowie linii średnicowej pociągi będą wykorzystywać ją całkowicie, bo po prostu każda osoba chce dojechać swoim pociągiem do centrum miasta, żeby się przesiąść do metra, a nie wysiadać gdzieś na brzeżach i jechać dalej do centrum. Bądźmy szczerzy, każdy lubi wygodę. Każdy lubi jak najmniej spędzać czasu w komunikacji miejskiej, żeby jak najszybciej dojechać. Oczywiście jest trochę miłośników, ale o was nie mówię. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jeszcze niedługo zobaczycie kolejny film na moim kanale z LK7, przebudowy, jak i również innych podsumowań, których mam teraz dosyć dużo do zmontowania, a nie są najprostszymi filmami do zrealizowania. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!